słychać, moja droga? Chyba kowal miał seta. Full seta trzeba zrobić. Live. Mnie pewne pytanie. Jak znajdujesz się? A, czy kaszę je? Warto było wychodzić za mąż za Edirnczyka? Serce nie słucha. Poziom? Tutaj to już chyba nic. Parowanie niestety okazało się trochę skamem. Te uniki wezmę. Wiedźmin nie otrzymuje 200... A to co? O kurde, jaka różnica! A jeszcze się da ulepszyć. Ja pierdziele, ty. To w czym? Dobra, kolego, posłuchaj, mam dla ciebie tyle złomu. Chyba tyle. Kąsacz. Trofeum. To do eliksirów, tak? Jest trofeum do eliksirów. Dzięki, Styx Deluxe. Pułapki useless? Stówa embriony Endragi warte, ale nie wiem, czy sprzedawać, widzowie. Dzięki. Dzięki. Po 4 latach dziadek wreszcie sub. Dziękuję, no już 3 lata, więc... Widzowie, sprzedawać te grzyby i tak dalej? To jest dużo warte niby. Serce Nekera na przykład 150 golda warte jest. W sensie dużo tych serc. Zęby Nekera warte są 500. Mamy ich 120. Widzowie, powaga teraz. Selać to. Dobra, róbcie, tak? Nie, to są róbcie. Weź ty. Weź to. Ledwo co sprzedałem. W ogóle nie mam... A, bo ja mam dużo rzeczy do tworzenia, no tak. Dobra. Święto kratcy chciałem zrobić set. To jest ten, ale to bym zrobił... Na razie broń chyba. Żeby coś bić, wiecie? Mamy niby... Ten miecz nosimy go, to może zróbmy srebrny. No. Do schowania, no. Ruda żelaza mamy. Dobra, mamy wszystko. Zrobimy sobie ten miecz. 376. Ale dobry jest bardzo. Bo dwa razy lepszy niż nasz. Ej, ten też jest niezły. Brać? Chyba mamy wszystko. No i wezmę. Teraz tak. Muszę iść po itemy. No, ładne porządki tu panują. Słyszy mnie psia krew. Ba! Może kto kopsnie, Orena? Jem sobie zupę ser. Dobra. Serial Jalapindo. Jalapino? Nie, czekaj. Ten mówił. Czy był ten? Ta babka to była? Komu dolać piwa? Hmm.
Dobra, czekajcie. Powaga teraz, trzeba zrobić itemy. Potrzebujemy na pewno rudy. To nie wiem ile, chyba 20 jakoś. I kloców drewna, tak? Wiedźmiński miecz srebrny schowam. Jak sprzedać? Przecież ja chowam. No kupię na zbroję też, ale... Zoro. Kloce tu są trzy potrzebne, a tu ile? Da się to jakoś szybciej przewinąć w dół? Czy on tak czekać, aż to zjedzie? Jak porypaniec. O kurde, ruda srebra. Czyli kloce nam są jeszcze potrzebne trzy, tak? Bo tu trzy i tam trzy. Jak porypaniec. Ale rud srebra nie mamy. To jest problem. Dobra, resztę rzeczy mamy na to i zobaczę tylko, czy to się nie wyklucza z tym i idziemy zrobić. I potem pochowamy. Utwardzana skóra zaraz zrobimy. Dobra. Czekaj, a nie, ja utwardzaną to muszę zrobić u NPC-ta. Zobaczę, z czego się ją robi, bo nie pamiętam. Ze skórki i czegoś jeszcze, nie? Skóra i olej. Oj, oleju chyba nie mamy. Nie mamy olej. Zostawię ten. Coś tu miałem pozostawiać. Co jest ciężkie? Te rzeczy typu zęby i tak dalej. Ej, a mutageny? Właśnie, mieliśmy ich użyć. Musimy użyć, widzowie, tych mutagenów. Pułapki, no ledwo co. Dobra. Niech mnie trolle biją. To teraz do kowala. Zobaczymy to srebro, czy się da. Mutageny na skille, tam muszę rozdać. Patogeny mogą być, no. Z tym pato streamerem. Cześć! To w czym mo... Pytanie, czy to coś kosztuje. O Jezus Maria, to stówę kosztuje. Ja pierdzielę. Ale skórkę to ja sam robię? Czekaj. Czego brakuje? Co to jest ten item, co brakuje? To jest skóra? Czekaj, stówę to ta kurtka chyba, tak? A, o Boże, dobra, dobra, dobra. Czyli 5 kosztuje 1.
Ja pierdzielę, my tak potrzebujemy pieniędzy, że to jest luj. Niepotrzebnie te gniazda wybiłem nekerów, bo tam bym na nich farmił jak popieprzony. O ja pierdzielę, wiedźmin zniszczył te źródło zarobku. Srebrny miecz, no nie mamy trzech rud. To nawet nie jest ten. To jest ten. Ja pierdzielę. 135 samo zrobienie go. Ja pierdzielę, jaka bieda, aż piszczy. Aż ja piszczę. Piszczę, widzowie, piszczę. Bo to jest MMO po prostu. Ja pierdzielę, ma tylko 5 i to jedno za 45. Ja pierdzielę. Boże, my się musimy jakoś dorobić. Kości to jest gówno pieprzone. Niestety. Powalenie, ogłuszenie, zamrożenie, podpalenie, trucizna. Co to daje? Odporności? Obrażenie, zbroja. Adrenalina przy trafieniu. Wypieprzyć to? Ty gówno się wydaje. Żywotność 2 to na pewno wypieprz. Mityczny to jest najlepszy? Mityczny to jest najlepszy? Żywotność plus 2 to jest pieprzone w dupę gówno. Powalenie, ogłuszenie, zamrożenie, podpalenie, trucizna i to po 2% to dużo. Obrażenia 1-2, fajne. Żywotność 10, to jest fajne. Rzadki jest lepszy niż mityczny. Tak? Nie ogarniam, kto to wymyślał. Pułapki sprzedać w dupę. Zobacz, ile na pułapkach zarobię. 6 golda. 6 pieprzonego golda. Ja pierdzielę, nie ma misji. Ty, ja chyba będę robił oleje, eliksiry i tak dalej i tym handlował. W dupę będę alchemikiem, handlarzem alchemicznym i luj. Premia do znaków. Wypieprzasz. To jest spoko. Wypieprzę też te wzmocnienia. Nie, one po 2 golda warte. Nie no, w dupę. Co się dzieje? Gdzie są pieniądze? Ja miałem w jedynce 100 tysięcy. No prawie, no tam 8 tysięcy Foltę zdał. Mieliśmy wtedy 10k. No gdzie są pieniądze moje w dupę? Widzowie, ma ktoś jakąś robotę, pilnowanie parkingu czy coś? Potrzebuje serio siano na już. Załatwi ktoś fucha? Naprawdę jest ciężko. Dzięki DJ za 20 lat. Hej maleńki, spotkamy się. Oczywiście. Ale klepę biedę, ja pierdzielę, taka klepana jest bieda, że to jest luj. Chłopie, z tym wiedźminem gołodupcem. Nie mam pieniędzy. Srebra nie mam, widzowie, nie zrobię sobie srebrnego miecza, no. A nasz jest gównem, to jest ten z Pani Jeziora, ale tamten jest 2 razy lepszy. Tamten minimalny ma większy niż ten maksymalny. Może wpieprzyć na niego upgrade'y i luj, nie?
Sihil myślisz, że będzie dużo warty? Dobra, idę sprawdzić to. Nic nie pozostało. Jak ratować się czymkolwiek w dupę, bo już taka bieda jest. Szczęść Boże! Jak 24 oreny? Nawet tak w dupę nie żartuj. Z biednych ludzi. Czemu ten magazyn jest tak ukryty? O! No oby był tyle warty, co tu jest napisane. Nie, dobra, to jest scam. Tu jest, że niby to jest 2500 warte, to tyle. A to jest warte 1/100 tego. 1/100. Przedaje Sihil. Bocian dał na Golibordę 5 złotych. Dzień dobry, słyszałem, że potrzebuje pan siana. Potrzebuje. Bieda jest tak klepana, że ja pieprzę. Trzeba jakieś questy powykonywać. Nie ma już przecież questów, są tylko główne. To w czym? No nie, zobacz, że... Gdzie to było, to główienko? Te wszystkie pazury i tak dalej, tutaj u niego to są warte z grosze. Zobacz, on płaci za sztukę 4. 50 jest warte 200, a w skrzynce 50 jest warte 4000. Czemu ja nie mogę tego na Allegro dać? To jest różnica między lombardem a wyceną na oko, nie? W Lombardzie ci dają 200, na oko to 5000. To jest oszustwo w dupę. Jezu! 24 jest warty Sihil! Nie! Jaka przebitka! Sprzedaję. I tak nic się zrobię. Sprzedałem go. Straszne to jest, jakie to są ceny fejkowe. To już w Gotiku był mniejszy rozjazd między naoko a u handlarza. Tu jest w dupę 1/100. Słuchaj, no mam sprawę. Nie dostaniesz ani grosza więcej, utracjuszu. A mi dasz? Tacy jak ty nie są mili bogom. Kogóż to ja widzę? Widywałem cię w Wyzinie. Grę wypieprzyło. Jak kliknąłem zapisz, więc save się popsuł. I dobrze, bo teraz inaczej pieniądze zainwestujemy. Idę do Vernona, idę. Otworzę stragan i będę handlował eliksirami i temami z potworów. Wiedźmin 2 to wiesz, to prawdziwy Wiedźmin. Biedak pieprzony, nic nie ma. Niestety. Ale Wiedźmin 2 pokazuje, jak jest naprawdę u Wiedźminów. A nie jak w jedynce. Że na wszystko było stać, na nic się nie martwiłeś. Tutaj to taka bieda. Nic się nie da zrobić. Sroga bida, no. Tragedia. Przez Foltesta wszystko. Śmieć nie żyje. 8000 w dupę. Wszystko. Ja pewnie miałem 5 kont w bankach i tak dalej. Już rozumiesz, to już byłem milionerem Wiedźminem. I oczywiście, wszystko w dupę, jak zawsze. Nie zabiłem go. Wierzysz w plotki na mieście mówione, to nie ja go zabiłem.
Oj, myślę, czy srebro kupić u niego całe, za wszystko co mam. Luj, z tym idę do tego. Może Roż poratuje groszem. No, ładne, i co to było was słychać? Obciąłbyś głosy. Morda. Co taki wiedźmin Maciego Gamratka jada? Grzyb? A gdzie jest Roż? Bo miał być w... A nie, on nie jest w karczmie, tylko... Widz gadał, że on jest... Tam, gdzie spotkałem od Talara typa. Czyli gdzie? Hej, przystojniaku. Wiem, że nie powinienem, bo jestem wiedźminem, ale jest tu co ukraść. Wezmę dosłownie wszystko. Jestem biedakiem. Tu było 25 golda. Nie, 29 golda przed chwilą podniosłem. Więcej niż jest warta legendarna krasnoludzka broń Sihil. Czy ty to pojmujesz? Ja pierdzielę. Oni tak wykorzystują biednego wiedźmina, który jest parszywy i biedny, że dają mu grosza za wszystko. O kurde, witam. Wiedźmin, czekałam na ciebie. Mamy zabić potwora, który zatapia statki. Boisz się? Nie, ale będziemy musieli wywabić go na brzeg. Zostaw to mnie. Nie mogę się doczekać. To będzie widowisko. Żebyś wiedział. Ale to ty będziesz czynił honory. Honory? Gdy będzie już na brzegu, zabijesz go. Ją. Cokolwiek to jest. Nie teraz. Jestem gotowy. Mam nadzieję. Nie pieprz mi teraz o tym. Do zobaczenia. Staruchu, czy jak tam na niego mówili. O kurde, ona miała itemy. Kosz ze śmieciami. Ja to biorę. Jestem biedakiem. 4 golda. Ja pierdzielę. Popieprzy mnie z tym, jak to jest tu ustawione. Bez wątpienia jest to Keiran. To samo stworzenie, o którym mówiłem. Doniesienia sprzed lat. Oferta miejscowego księgarza była zaskakująco bogata. Dokonałem też wizji lokalnej. Potwór większy niż sądziłam. Prawdopodobnie nie dam mu rady w pojedynkę. Chyba, że pogłębię studia. Aha. No bida jest taka, że to jest luj. No ja miałem jeszcze 1K wczoraj. Gdzie ja straciłem pieniądze wszystkie? O tam jest Roż, tak? Tam. Suszy mnie psia krew, ba! Może kto kopsnie orę? Czemu Talar nie wysłał mi 10K golda? Ale ma chatę. 15, Boże. Jaki on majątek tu miał? Król wiedźminów! Wiedźmin królów! Chodź, napij się z nami! Świecznik ukradłem. Jaka bieda. Boże, czemu my jesteśmy tacy biedni? Co jest, Geralt? Cześć, to nie jest wybór, nie? Loredo ma zamiar załatwić Skojatel na dobre. Widać, że chce ich mieć na tej swojej więziennej barce. Jorvet wyprowadzał w pole o wiele lepszych niż pan komendant. Pan komendant dogaduje się z Silą. Nie lekceważyłbym go. Kto wie, może czarodziejka poluje nie tylko na potwory. Małe miasteczko w leśnej głuszy, terroryzowane przez Skojatel.
Jesteś w swoim żywiole, Roche. Flot sam nie jest byle miasteczkiem, Geralt. No. Spójrz, Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. Największe królestwa północy. Wiesz, co łączy je wszystkie? Dolina Pontaru. Kawałek ziemi, o który gryzą się od pokoleń. Właśnie. A tutaj widzisz, mamy Flotsam. Na pograniczu Temerii i Edirn. Z Kedwen, czyhającym po drugiej stronie bagien. Na samej krawędzi Doliny Pontaru. Wciśnięte między to wszystko jak świeca w żyć. Stykają się tu największe szlaki handlowe. Każda karawana musi przejść przez Flotsam. Każdy, kto chce spławić na tym odcinku rzeki, musi się liczyć z Loredo. Podobno Henselt z Kedwen zebrał armię i ruszył do Vergen. Już niedługo Dolina Pontaru stanie w ogniu. Mogliby dać a my, Geralt, siedzimy we Flotsam, które jest wytrychem do Doliny. Chciałbym wierzyć, że to zwykły przypadek. Przypadki nie istnieją, Wiedźminie. Będziesz miał okazję się wykazać. Nie dostaniemy mordercy Foltesta bez starcia ze Skojatel. Puściłem chłopaków do lasu. Bez szans. Drzewa rosną zbyt gęsto. Zwiadowcy ledwo wymknęli się z zasadzki. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Moi ludzie znowu widzieli królobójcę. On wie, że tu jesteśmy, a mimo to nawet nie próbuje uciekać. Jakby na coś czekał. Pora na nasz ruch. Bywaj, Roche. Dobra, jest tu kto, co ma jakieś zleconko? Co? Kłopoty? Coś się kroi? Coś się kroi? Chyba zostanę wiedźminem bandytą. Uważaj na siebie. Z przyjemnością. Świętujecie coś? Wielką wygraną! Ciekawe. Załatwiliśmy Vejopatisa, czy jak mu tam? Siema, świeca. 13 odrąbał mu łeb i przyczepił do życi. Zachowaliście się jak bydło. A co, zabawić się nie można? To tylko drewniana kukła. To bawmy się po naszemu. Racja! Wykałaczki! Zmierzysz się ze mną w rzucaniu nożami? Chętnie. Wes przeciwko Wiedźminowi! Obstawiamy, panowie! 10-1 na Wes! To ja na nią stawiam i się podkładam. Wiedźmin? Wiosło na ścianie! Co? Zwyciężyła! Wes! Co? Nawet nie rzuciłem. To są obezrańcy, co zbezcześcili posąg Vejopatisa! Na co ja miałem? Uważaj, co mówisz, kmiocie! O co chodzi? Takie tam... Urządziliśmy sobie turniej. Rzucali nożami w posąg Vejopatisa! Żołdactwo bezcześci nasze bóstwa! To nie są żołdacy, tylko niebieskie pasy. Wiesz, co to znaczy? Niebieskie czy zielone, jeden pies! Kurwie syny, wszystko jak jeden mąż! Co powiedziałeś? Ja tylko... Powiedziałeś, co myślisz! I dobrze! Tak trzeba! Piwo dla tego dzielnego człowieka! Wypij moje zdrowie! Zdrowie kurwiego syna Vernona Rosha! Vernon... Gówniane macie naczynia w tym waszym Flotsam. Niegodne bohatera. Ale mam pomysł. Chlaj z podłogi piwo od kurwiego syna. Geralt, zrób coś. Nie będę się wtrącał. Wychodzę. XD. Idę szukać złomu na sel. Geralt, poczekaj. Za surowo go oceniasz. Nie lubię sadystów. Widzisz, Vernon był półsierotą. A co to ma do rzeczy? Wychowywał się w nędzy. Żeby nie pomarli z głodu, jego matka została kurwą. Dzieciaki nazywały go kurwim synem. Od tamtego czasu źle znosi to wyzwisko. Chodź, napijemy się. Dobra. Pamiętacie? Ale ty jak stawiasz. Czekaliśmy na odsiecz w jaskini? Kto by nie pamiętał? Z głodu żarliśmy torf. To były czasy. Wypijmy za pożywny torf! Ejże! Co powiecie na małe zawody? Kto pokona Geralta na rękę, dostanie beczkę piwa. A jak wygra Geralt, to co? Dam ci swój miecz. Stary. Nie jeden łeb od niego spadł. Dzisiaj się już takich nie kuje. Niech będzie. W gardle mi zaschło. Polej no tam, który! A pamiętacie, jak się raz założyłem z porusznikiem, że wychędożę 4 S-ki na raz! Powiedział ci, że prędzej na kurwich dupach przepłyniemy morze! Dałbym radę! Pewnie, tyle że elfek zabrakło. To zaczynamy. Przekonamy się, czy 13 da radę Wiedźminowi. Dawaj. Dawaj. Chodź ty. Herlawy jesteś, kolego.
trzynastka, musisz jeszcze poćwiczyć. Dawaj mnie. A idźcie wy wszyscy w cholerę. Olej no tam, który! Pamiętacie, jak kiedyś wjechałem koniem na drzewo? Nie pamiętam. Napij się, to ci się pamięć odświeży. No, panowie, tym razem Fen przeciwko Wiedźminowi. No czekaj. Nagrodę dawaj. To ten miał mi dać miecz, a tamten co? Pieniądze niech da. Z 1000. Tamten da dupy? Geralt, nagroda jest twoja. Niech ci służy. No. Ejże! Panowie, nasze zdrowie! Całkiem jak po bitwie. Garga, gargu, garge? Tam to było chlanie. Zażygaliśmy całe pole bitwy. Co jest w dupa? Na kurwich dupach do raju! Co jest? Toście pochlali? Jak żyję, nie widziałem czegoś takiego! Czegoś nie widział. No, takiego widowiska! To znaczy? Jak nie pamiętacie, to tym lepiej dla was. Odśwież mi pamięć. Za kilka orenów może by mi co powiedział. Słuchaj no, jestem Wiedźminem. Co my mamy na tym? Nie mam ciężkiego kaca. Co to? Lepiej mów. Dobra, dobra. Idźcie do burdel mamy, ona zna szczegóły. Co to w dupę jest? Trzeba ubrać się muszę. Pokiego grzyba my to nosimy, szefie, skoro port jest zablokowany? Ale gdzie ja mam... To? Żeby nie odwyknąć. Eto. Noś, noś. Gdzie ubrania? Gdzie pieniądze? Wiem, że ich prawie nie było, ale... Jednak coś było. Gdzie ten burdel? Tu, gdzie okradałem? A ona wtedy mówi... Hej, przystojniaku. Ale nie możemy być razem. A dlaczego nie możecie być razem? To nie tu, za ścianą. Tu jest ta. Na dole. No nieźle. Nie, to nie jest w ogóle w tym budynku. A, tu! Ty, nie byłem tu. Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i strzygę? Nie wiem, powiedz. Pięknie. On obala flaszkę, coś tam próbuje, wreszcie zasypia jak zabity, a ona wstaje rano jako dziewica. Chwała Melitele. Ty, ile takie usługi w burdelu? Profesjonalne. Wiesz, jestem biedny, tak, ale... Zniżka dla bohatera. Kto to był ten poltest, co go zabili? Ten, co kazał mówić do siebie wujku? Nie, tego dzisiaj widziałam. To nie wiem. Ja pierdzielę. Egitka, a ty co się czaisz? Ten, co kazał mówić do siebie wujku?
Ty. Witaj. Czym mogę służyć, kawalerze? Znasz komendanta? Pan Loredo to wielki człowiek, wielki. Opiekuje się nami, wspiera. Podatki są akurat takie, jakie powinny być. Jesteśmy wszyscy zadowoleni, że właśnie on zarządza faktorią. Bardzo nam tu wszystkim dobrze. Co ty bredzisz, kobieto? Osada zrujnowana. Loredo was zastraszył, a teraz okrada. Nie gadajcie takich bezeceństw, panie Wiedźmin. Ja złego słowa na komendanta nie dam powiedzieć. To święty człowiek i już. Boisz się go, co? Spieprzaj, prowokatorze! Podobno ty najlepiej wiesz, co tu się wczoraj działo. Lepiej nie pytaj. Lepiej mów. Nie ma nic za darmo, a już na pewno nie w bordelu. Dwie dychy. To jest dużo. Może innym razem. No to do widzenia. Witaj. Czym mo... Podobno ty najlepiej. Lepiej nie. Lepiej mu. Nie ma. O, taniej teraz jest. 25. Powaga. Może innym razem. No to do. Witaj. Czym. Podobno. Nie. 35. Ostatnie słowo. No, niech będzie. Gadaj. Przyszliście tu w pięciu. Chociaż nie. Przyczołgaliście się. Przyczołgaliśmy się? A jakże? Jeden z tych niebieskich zamówił 5 dziewcząt. Dałam wam najlepsze, bo dobrze płaciliście. Co było dalej? I to jest najciekawsze. Bo zamiast chędożyć jak normalni ludzie, to wsiedliście na moje dziewczyny i kazaliście się im zawieźć do portu. Niemożliwe. Spytaj tej, co mundur nosi. To Wes też tutaj była? A była, była. Próbowała was powstrzymać, ale gdzie tam? Co tu się w dupę dzieje? Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i strzygę? Nie wiem, powiedz. Coś tam próbuje, wreszcie zasypia jak zabity, a ona wstaje rano jako dziewica. Trzeba tu coś schować, bo za dużo tych rzeczy mamy. A teraz my nic nie mamy. Bo ci gały wypadną. Dobra, idziemy. Ty, nie zdziwieni, że widzą Geralta w gaciach? Nie. Czekajcie, tutaj. Rzeczy niech oddają. Bo muszę sprzedać parę. O. Rozmawiałem z burdelmamą. Zaraz tam. Prawda? Próbowałam was uspokoić, ale uparliście się, że na kurwich dupach przepłyniecie rzekę. Fajne, no. Fajne. Nie udało się, ale dzielnie próbowaliście kilka godzin. A dalej co było? Stwierdziłeś, że chcesz zostać żołnierzem niebieskich pasów i koniecznie musisz mieć tatuaż. Jaki tatuaż? Taki jak my. No i masz. Olera, gdzie moje rzeczy? Rozrzucało się, gdzie popadło. Schowałam je do tego kufra pod oknem. Dzięki, Wes. Ja pierdziele. Teraz będziemy z tatuażem zapieprzać? Jak faja? To był ten kufer? Czekajcie. Nie, git. A trofea to gdzie są schowane?
ty! One mają różne staty, te trofea. A można więcej niż jedno? Ile można? Jedno. To dupy. Ja pierdziele, kiedy był save? Kiedy był save? Kiedy był save? Hmm? Rozmawiam. Próbowa. Ada. Jaki to? Takie? Ole. Rozrzuć. Dzięki. Przeciążony? Nic nie wyrzucę. Idziemy na handel. Pyk, pyk. Gdzie ona jest? Mówili, że jestem świrem, a teraz ziemię gryzą. Więc jak to się stało, że wylądowałaś w niebieskich pasach? Skąd to pytanie? Wiedwania. Za ładna jesteś na żołnierza? Jasper aktywacja? Dzięki, Kondzior, za 6 lat. Cóż, jesteś... piękną dziewczyną i... I co? Nie jestem szlachcianką ani kupiecką córką. Mam ładną buzię, racja. Ale z moim pochodzeniem mogłabym być co najwyżej posługaczką w przydrożnym wyżynku. Albo za garść miedziaków brać w tę ładną buzię w burdelu takim jak tutaj. Zostanę przy podżynaniu elfich gardeł. Widzowie... To chyba nie zadziała. Widzowie, to chyba nie zadziała. Dawaj. Wiesz, czego chcesz. To mi się podoba. Prędko zabierasz się do rzeczy, Wiedźminie. Tyle, że z niewłaściwą dziewczyną. Tak myślisz? Roż zdecydował, że płyniesz z nami. W porządku. Nawet gdybym miała na ciebie ochotę. A nie mówię, że mam. To nie byłby najlepszy moment. Potrzebuję twojego miecza, nie fiuta. W dodatku, o ile się nie mylę, Triss Merigold nie jest ci chyba obojętna. Jest. Jest. Przeszkadza ci to? Mam to gdzieś, ale nie zamierzam wchodzić w parady czarodziejca. O 7 widzowie. Piękna okolica, co? Wolę takie zapomniane przez bogów i ludzi mieściny niż zamki i pałace. Tu rządzi prawo silniejszego. Przynajmniej wiesz, czego się spodziewać. Tak, podoba mi się tu. Twoja nienawiść do Skojatel to jakaś zemsta? W ogóle mnie nie znasz, Geralt. Człowiek czy nieludź nie ma znaczenia. Zostaliśmy powołani do walki ze Skojatel i wypełniamy nasze zadanie. To tylko bandyci kryjący się po lasach. Gdyby byli pośród nich ludzie, zabijałabym ich tak samo. Bez mrugnięcia okiem. Człowiek, którego szukam, jest dużo groźniejszy od Skojatel. Ja myślę, skoro wywiódł w pole Geralta z Rivi. To nie był pierwszy zamach na Foltesta. Jednego takiego już zabiłem. Może być ich więcej. Jeśli ktoś nawali... to zapewniam cię, że nie ja. Jestem żołnierzem, bo się do tego nadaję. Nie marzyłaś nigdy o innym życiu? Czyżyk, nasz strzelec, próbował kiedyś uprawiać ziemię. Nie miał do tego ręki. Ale wpakuje mi bełt między oczy z 80 kroków, co? Ze 100. Próbowałam gotować, cerować. Uśmiechałam się jak lalka, roznosząc piwo w karczmie. Nie czułam się z tym dobrze. No dobra. Toluj. Idziemy. Zaciążonym Geraltem do sklepu. Ja pierdzielę, znowu... Nie, muszę pokasować save. Gierka chyba nie wyrabia od ilości, ale przecież ja nie mam dużo save'ów. To jest niemożliwe. Pusty jest save, save'ami, pusty folder, czyli w chmurze są wszystkie.
Czyli to jest po prostu rozpieprzona gierka. Tyle w temacie. No ta. Gierka spalona. Nie ma nic. Tak się dzieje, jak się gra na piracie. No właśnie, musisz zmienić tę rzecz u siebie na kompie. Przestać piracić gry. Quinto, bo za często to robisz. Coś tutaj za dużo o piratach gadasz na tym czacie. I słabych komputerach. Coś tu śmierdzi. Wyłącz Steam Cloud, zostaw sobie 3-4 savey. Ja nawet nie wiem, jak to się wyłącza. Nie mam pojęcia. Co słaby komp? Na starą grę. Boli. Śmierdzisz, musisz się myć, poczuć przez ekran. Okej. Okay. No tak, Rukaszu, ja wiem, że Quinto poświęca się i chce, żeby wszyscy widzieli grę. Ja to doceniam. Dobra, czekajcie. Bo trzeba ręcznie kasować save'y, tak jak mi to widz pisał w jedynce. Widz może był szalony, ale jego sposób pewnie działał. Widać gra? Czy dedek? Ubrany, nie ubrany. Ale nie wiem, czemu wywala. Wczoraj nie wywalało. Dzisiaj gierka oszalała. Więc jak. Cześć, to muszę powiedzieć wszystko to samo, żeby nie popsuć. Wie. Tak. Potrzebuję w dodatku. Przecież. Mam to. Pięknie. To nie ma rzeczy, ale ze stu próbował. A gdzie Roż poszedł? Widziałem go przed chwilą. Zapisałem za regrywy pieprzy. Nie mogę. Idziemy do kowala. Za 10 minut wywali? Wybij to sobie z głowy! Nie da się rolować? Obciąłbyś włosy, ogoliłbyś się. Krasnolud kowal odbiera chleb uczciwym rzemieślnikom, elfy szwendają się wśród porządnych ludzi. Komendant zrobi z nimi porządek. Niech tylko upora się ze... Morrowindzie co 2H wywala? Wiedźmina 1 to wywaliło tam. 3 razy na całe przejście gry. A to wywaliło dzisiaj 3 razy w ciągu 5 minut. Cześć, witam. To w czym? Dobra. Chochla. Coś tam warte te itemy, ale wiesz jak jest. 500 mamy niby, no. Bo eliksiry są gówno warte, no. To już jest niemiłe. Nie ma co sprzedać już. Nie mam co sprzedać. Bo nie wiem, co będzie kiedy potrzebne. Pamiętasz jak SL1 DS3 prawie wszystkie śmierci były na bossach i tylko parę na mobach? Mniejsze był DS2, tam będzie zupełnie na odwrót, większość śmierci na mobach, no tak było jak grałem normalnie w DS2, no. To prawda. Tam bossy były bardzo łatwe, moby irytowały. Najgorsze były lokacje. Hej.
Aha, miałem iść do tej wioski, popytać się ludzi, tak? To z której strony to było? Z tej? Co licznik? DS2? Będziesz chciał. Czekajcie, to z tej strony było? Czy z tamtej? Z tej? Zagadajmy do chłopstwa. Tu jeden typ. Gadał mi o... A gdzie wam tak śpieszno? Na zielono jest, to może on będzie. Troll. Macie tu trolla? Ano, w lesie nad rzeką troluje. Ale to swój troll, nie lza go ruszać. A, z tych pożytecznych. Pojmuję. Więcej dobrego robi niż Loredo. A przy tym chleje mniej. Most naprawia, w szkodę nie wchodzi. Oszczędźcie go. Na starucha ruszajcie. Loredo wykosztował się na czarodzikę, znaczy się mo w budżecie pieniędzy. Jaką czarodziejkę? Triss Merigold? Pani Sheila de Tancarville. Znaczno persona. Ale groszem nie śmierdzi jak i wy. Widać, czarostwo i bogactwo nie idą w parze. Chodzą słuchy, że zgodziła się zabić starucha. Więc śpieszcie się, jak chcecie ją ubiec. Cześć. A jakieś inne zlecenia? Na starucha ruszajcie. Loredo wykosztował się na... No kurde. Masz na... Ja jeszcze nawet... Podobno nie chcesz pozbyć się trolla. Jak go zabraknie, kto będzie moc utrzymywał? Najmiesz ludzi. Wiesz, ile kosztuje rzemieślnik? A ten głupi troll za marne myto jako tak dba o most. Most rozwalony, a troll napada na ludzi. Ano, kłopot w tym, że nam się trollisko rozpiło. Gdybyś sprawił, że przystanie chlać, to... Jestem wiedźminem, nie niańką. Dobrze ci zapłacę. Ile? 100 orenów. 200. Drogiś, ale co tam. Tak mało. Niech wszyscy wiedzą, że dobro wioski jest dla mnie najważniejsze. Co to w dupę jest 200? Wiesz, ile srebro... Wypieprzyło znowu. Jest jakiś bug z save'em. O co chodzi? Usuwaj. Wypieprzyło już. Dobra, eksperyment. Jak zara wywali, to luj, no. To kupujemy na Goga. Gramy od początku, ale... Na tym permadev... Lagom... Goły. Moje pytanie do ciebie. Jesteś wabikiem? Nie no, czemu się przestawiło z ciężaru? No i co, ja będę musiał myszką trafić za każdym razem? Dobra, te rzeczy wykorzystamy, jak będą potrzebne. Gdyby Twitch nie tłumaczył ników, ciekawe jakbyś przeczytał. No właśnie, ale czemu Twitch to tłumaczy? Widz powinien się przedstawić, skoro ma taki nick, a nie inny, prawda? Dobrze mówię? Witam. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!